Cześć, witam was w drugim odcinku od Zera do Boksera. Bardzo cieszę się, że pierwszy odcinek miał bardzo pozytywny odbiór, więc postanowiłem nagrywać dalej. W tym odcinku chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak ważna jest rozgrzewka bokserska. Dzisiaj pokażę wam dwie możliwości rozgrzewki. Pierwsza to będą standardowe ćwiczenia, które są dosyć ważne, ponieważ większość ludzi traktuje rozgrzewkę jako coś, co jest często zbędne, coś, czego nie należy robić, pomija to, robi to niechętnie. Tak naprawdę te ćwiczenia, które wam pokażę, nauczą nas już prawidłowej techniki. Zaczną wyrabiać w nas prawidłowe nawyki bokserskie, dlatego skupcie się na tym, żeby wykonać te ćwiczenia poprawnie. Drugą formą rozgrzewki jest skakanka. O niej powiem troszkę więcej, jak już przejdziemy do używania jej. Jesteście gotowi na rozgrzewkę? W takim razie jedziemy. Pierwsze ćwiczenie jest to klasyczny pajacyk. Wygląda to w ten sposób, natomiast możemy go zawsze zmodyfikować i troszkę utrudnić. Najpierw dajemy ręce do boku, a teraz dajemy je do przodu. Do boku i do przodu. A, możemy również to utrudnić ze względu na to, jak będziemy ustawiać nasze nogi. Zrobimy wykrok. A. Kolejnym ćwiczeniem jest bieg bokserski. Jest to ćwiczenie, które łączy nam zarówno pracę nóg, jak i rąk. Wygląda ono następująco. Najpierw robimy sobie skipping A, wysoko nosząc kolana. Dodatkowo dokładamy do tego nasze dłonie. Zaciskamy mocno pięści, trzymamy je przy brodzie. Brodę ściągniętą w dół. I teraz wykonujemy skip, jednocześnie uderzając rękami. Od boku wygląda to następująco. Kolejnym ćwiczeniem są przekroki z wymachami rąk. Jest to bardzo ważne ćwiczenie z punktu widzenia naszej koordynacji. Ćwiczenie wygląda następująco. Wystawiamy sobie prawą nogę do przodu, lewą rękę. W tym momencie teraz musimy zrobić przeskok, zmieniając rękę i nogę. Ćwiczenie wygląda w praktyce tak. Od boku. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest to, żebyśmy nie krzyżowali nóg w trakcie przeskoków, żeby one szły po linii. Brodę tak samo jak w biegu bokserskim trzymamy nisko. Kolejnym ćwiczeniem będą tak samo przekroki, ale w tym momencie z ciosami prostymi. Ćwiczenie wygląda bardzo podobnie, jest analogiczne. Wciskamy pięści, prawa noga z przodu, lewa ręka, druga ręka w gardzie, tak jak w biegu bokserskim. Od boku. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest to, żebyśmy mocno wrzucali barki, ponieważ to będzie nas uczyło prawidłowych nawyków w trakcie zadawania ciosów. Kolejną wariacją tego ćwiczenia jest ćwiczenie z ciosami sierpowymi. Wygląda to analogicznie, natomiast nasze ustawienie rąk jest inne. Prawa noga do przodu, ręce trzymamy w takiej pozycji. Kciuki u góry, łokieć na wysokości barku, a skręcamy się do nogi wykrocznie. I robimy przekrok. Od boku. W tym ćwiczeniu również trzymamy brodę nisko. To jest dosyć ważne. Staramy się też już uczyć tego, żeby lekko łamać się w lędźwie. Żebyśmy nie byli idealnie prości, ponieważ idealny prosty kręgosłup będzie nam w boksie przeszkadzał. Kolejnym ćwiczeniem, które sobie dzisiaj wykonamy, jest to krążenie barków. Stajemy sobie w tym momencie na szerokość barków, stopy kierujemy do środka. Przy większości ćwiczeń bokserskich stopy będą skierowane do środka, czyli zapomnijcie o tym, czego uczyli nas na siłowni w trakcie wykonywania przysiadów, gdzie stopy są do zewnątrz. Tu stopy są skierowane do środka. Uginamy kolana, łamiemy się w lędźwach, robimy lekko kocik grzbiet i teraz krążymy sobie barkami. O, barki mocno się schodzą tutaj przed siebie. To samo robimy odkręcając ręce do góry. Broda cały czas ściągnięta.
i na przemian stron. Od boku. Wariacją tego ćwiczenia są krążenia prostymi ramionami. Stajemy w takiej samej pozycji. Na początku będziemy krążyć jedną rękę. Prawa ręka. Bardzo ważne jest, żeby ona nie szła w taki sposób, tylko jak śmigło helikoptera po jednej linii. Do przodu, do tyłu. Do tego możemy dołożyć drugą rękę i krążyć obiema rękami naraz. Do przodu, do tyłu lub na przemian stronnie. Jedna w przód, druga w tył i zmian. Kolejnym ćwiczeniem są wypady w przód. Ćwiczenie wygląda następująco. Ściągamy brodę, łamiemy się w lędźwiach, ręce mamy przed sobą, robimy sobie trzy wymachy, hop i wypad do przodu. Raz, dwa, trzy, hop. Raz, dwa, trzy, hop. Możemy modyfikować to ćwiczenie przez położenie rąk. Hop. Hop. Po skosie. Hop. Hop. No po prostu. W tym ćwiczeniu ważne jest to, żebyśmy się nie pochylali do przodu. Nie wykonujemy go tak, lecz w ten sposób. Otwieramy klatkę piersiową bardzo mocno. W tym momencie przejdziemy sobie do skakanki. Chciałbym Wam jednak przeczytać jeden z komentarzy, który dostałem z prośbą o to, żeby wrzucić filmik związany ze skakanką. Dorian Gorgolewski napisał do mnie: witam, przydatny filmik dla amatorów, dla każdego. Mnie osobiście interesowałoby, potrzebowałbym wiedzy na temat skakanki. Po prostu skakanie to każdy potrafi, ale skakać na takim luzie jak większość bokserów to już czarna magia. Jakieś wskazówki? W tym momencie przejdziemy sobie do tego, żeby właśnie dać Wam jakieś wskazówki. Zachęcam Was do komentowania. Jeżeli macie z czymś problem, zostawiajcie jakiś komentarz, może jakieś sugestie, o czym chcielibyście, żebym nagrał filmik. Postaram się zawsze dać Wam jakąś odpowiedź. Jeżeli chodzi o skakankę, to najpierw musimy wybrać odpowiednią, żeby dobrze nam się na niej skakało. Mamy kilka rodzajów skakanki. Mamy skakankę taką, jak ja mam tutaj, czyli PCV. Ona jest bardzo fajna, ponieważ nie jest ani za ciężka, ani za lekka. Dobrze posługuje się w dłonie, bardzo fajnie się na niej skacze. Skakanką typowo sportową jest skakanka rzemieniowa. Ona jest dużo lżejsza, więc musimy włożyć więcej siły w to, żeby po prostu odpowiednio nią machać. Na początek polecam raczej tą PCV. Mamy jeszcze skakanki crossfitowe, czyli metalowe. One znowuż mogą nam zrobić krzywdę, ponieważ jeżeli na początku nie będziemy umieli skakać, możemy walnąć się w plecy, w palec, to będzie bolało. Jak dobrać odpowiednią długość skakanki? To jest dosyć ważne, ponieważ skakanki mają różną długość. Otóż, prostą skakankę ustawiamy w ten sposób. Stajemy na niej, jeżeli skakanka będzie mniej więcej na takiej wysokości, może troszkę dłuższej, tak nie więcej niż do pach, to będzie dla nas odpowiednia. Jak zacząć skakać na skakance? To jest dosyć istotne, ponieważ większość ludzi ma z tym problem. Gdzieś w dzieciństwie skakało się na gumach, na skakance się bawiliśmy, natomiast później gdzieś to zatraciliśmy. Rozpoczynając sobie w taki sposób, łączymy sobie nogi, wygląda to następująco. Tak wygląda skakanie na dwóch nogach, od tego polecam zacząć, ponieważ nauczymy się pewnej koordynacji, zaczniemy sobie łapać odpowiednią siłę wymachu ramion i wtedy będziemy mogli przejść do przeskoków, na przykład na jednej nodze, zmianą nogi
lub do bardziej zaawansowanych form. Na przykład do skipu. To są podstawowe skoki na skakance, które na początek wystarczą. Jeżeli ich się nauczymy, później jakieś triki, sztuczki dużo łatwiej nam przyjdą. Mam nadzieję, że ten filmik o rozgrzewce Wam się podobał i Wam się przyda. Wszystkie te ćwiczenia, które Wam dzisiaj pokazałem, są dosyć istotne. Rozpiskę, jak je wykonywać, ile żeby zajęło nam to czasu, wrzucę na swojego Facebooka, więc zapraszam Was do śledzenia mnie w social media. Tutaj powyżej macie też poprzednie materiały, które możecie sobie obejrzeć. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i liczę również na pozytywny odbiór tego materiału.